Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj gramy w Vehicle Simulator, waszą ulubioną serię, właściwie jedną z bardziej ulubionych, niekoniecznie ulubioną, bo ulubiony jest oczywiście zawsze Mining Simulator i Roblox, ale Vehicle Simulator też wam się podoba, zostawiacie dużo łapek, tak więc myślę, że i pod tym odcinkiem ze 2000 to chyba zostawicie, co nie? Więc dzisiaj oczywiście kupimy sobie nowe auto, no bo wiecie, nazbierałem pieniądze, 400 tysięcy, co nie. Jeździłem w lewo i w prawo, bo na tym polega ten tryb. Ale udało się, co nie. Mamy nasze Audi R8 oczywiście. Brzum, brzum, brzum. Ale myślę, że powinniśmy kupić coś innego. Coś innego, jakieś tutaj lepsze autko. Tak więc na razie sobie naszym Audi troszeczkę pojeździmy. W ogóle miałem chyba tutaj kupić... Ups. Przywaliłem w niewidzialną rzecz. Albo to było czyjeś auto. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra. Z tego co wiem, mamy tutaj sklep. Jakbym chciał sobie kupić dodatkowe pieniądze, na przykład 250 tysięcy za 175 robuxów. Dobra, kupmy sobie 100 tysięcy za 70 robuxów. A co mi tam szkodzi? Kupimy sobie brązową kartę kredytową. Mamy 100 tysięcy teraz na koncie więcej, czyli mamy 500 000 dokładnie mówiąc. I co? No co możemy tutaj zrobić? Oczywiście możemy się rozpędzić, bo to już jedna z ostatnich naszych przejazdów, jeżeli chodzi o nasze Audi. Będziemy tu wymieniać nasze Audi na coś nowego. 136, 145 dostajemy. 167. 220 na godzinę. A nawet 240. Ej, ciekawe jaką maksymalną prędkość mam tutaj w naszym Audi. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale na jakiejś super, super prostej drodze. Nie przywalając w drzewo. Co ja robię? Dobra, spróbujmy tutaj. Dobra, rozpędźmy się. W ten sposób szybciej się rozpędzimy. O kurde. 262. 270. No 270 to jest chyba taki limit, jaki nam się tu udało osiągnąć. I bum. Wyhamowałem. Jej, dzięki tej barierce udało mi się przeżyć. No, to rozumiem. Dobra, mamy pączki, więc na razie pączków może nie będziemy ruszać, ale sprawdźmy sobie mapkę, bo tutaj jest oczywiście Supercar Dealership. To jest to, co nas interesuje, czyli super drogie auta. Jestem ciekaw, czy dzisiaj coś kupię za 500 000, czy może skuszę się na coś tańszego, a może na coś droższego, chociaż na coś droższego wolałbym nie, bo to już by mnie kosztowało za dużo robuxów, ale na coś tańszego myślę, że czemu by nie. Dobra. No, zapomniałem, że tu się nie da latać jak w jailbreaku. No niestety, no niestety nie ma opcji tutaj dowolnego latania. Ale my sobie poradzimy. My sobie damy radę tutaj oczywiście. Tu są jakieś apartamenty. I sprawdźmy to. Ja zawsze w sumie tak te apartamenty opluwałem. A zobaczmy co tu ciekawego. Chyba było tutaj do kupienia jakiś fajny apartament. Okej, okay, buy an apartment. Dobra, już pamiętam. Już pamiętam, to jest bardzo prestiżowe apartamenty. Niestety nie dla nas takie rzeczy. Niestety nie dla nas. Nas nie stać na taki drogi apartament za 2 miliony. I może jakieś tańsze są czy coś. O jest, dobra, supercars. Dobra, nasze auto już jest rozbite, wyrzucamy je. Nie jest nam potrzebne. My chcemy czegoś nowego. W ogóle zobaczmy, będziemy musieli później się udać, sobie od razu zaznaczę. No właśnie, gdzie to było? Tutaj chyba, to jest to, Town Auto Shop, tak, Town Auto Shop. Może tu coś nowego się pojawiło, jakieś tutaj dodali nowe rzeczy. Ocean Academy, tam nie byłem jeszcze. W nightclubie byłem. Aquatic, dobra, możemy ewentualnie do nightclubu, ale najpierw, dobra, a najpierw ulepszenia. Ale najpierw jeszcze na samym przodzie trzeba kupić jakieś autko. Zobaczmy co mamy tutaj. No Audi R8 kupiłem za 160 tysięcy ostatnio. BMW M6, w ogóle zobaczmy jakie mamy auta. Pyk, mamy Audi R8, Cayenne GT4, Ford Mustang, GT Shelby Super Snake. Chociaż Shelby, to niezły Shelby. Bugatti ma 1,5 miliona. O Jezu, jakie to są ceny kosmiczne. Ferrari F40. Ford GT. Ford GT 2006. Agera. Super. Ojejku, drogie są. Dodge Hellcat, ale Dodge'a chyba nie będziemy kupować. W ogóle patrzcie, ja chyba tego wcześniej nie sprawdzałem, ale jest jeszcze drugie piętro tutaj i jest ich tutaj jeszcze więcej. Da się jeszcze wyżej wejść? Nie, to już wyżej się nie da. Ale tu są już takie też do kupienia powiedzmy. Mercedes-Benz AMG.
McLaren. O kurde, McLaren 650 SGT3. Lamborghini, o Jezu, 4 miliony. O Boże, Lamborghini Huracan. O, Hurricane. Ej, wygląda kozacko. Egoista, 12 milionów. Ej, może za 200 tysięcy na Lamborghini Hurricane się skusimy. Max Speed, Acceleration, Braking, 200 tysięcy. Bierzmy jakiś ładny odcień, kolor, chociaż tak będziemy je malować. A weźmy ten, Oyster. Pyk. Jasne. Jasne, mnie stać na takie rzeczy. 200 tysięcy, co to jest? W ogóle powinien tutaj być w garniturku, bo tak to tutaj nie pasuje w taki zwykły Admiros po prostu. Ale już tego stroju z garniturem no, ostatnio nie zakładałem, więc... Dobra, kupiliśmy Lamborghini. Na bogato, nie ma co. Czas teraz się przejechać nim, co nie? Kawałek... O, prawie bym tutaj... No to jest tak, że to jest dziwnie zrobione, że się wchodzi i od razu nas tutaj teleportuje. Ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z tej serii. Jak kupuję coraz to droższe, coraz to lepsze auta. Bo to od was zależy, bo jeżeli nie będziecie chcieli oglądać, no to po co ja mam tutaj. Boom! Lamborghini Hurricane. Lamborghini Huracan. Ej, z wyglądu jest całkiem fajne. Zobaczcie. Dobra, odpalmy może światła. Czekajcie, klakson. Światła. Ej, no ładnie działa. Kurde. Shift Nitro, nie ma jeszcze. A dźwięk ma fajny, mi się podoba. Ej, zobaczcie, dostajemy po 119, 130, 140, 170 i wypadek, koniec trasy. Tak się kończy zabawa. Ale dobra, i dostajemy o wiele więcej, więc bardzo fajnie. Więcej kasy dostajemy za, powiedzmy, jazdę. To mi się podoba, ale my chcemy się dostać do workshopu i tam je troszeczkę poulepszać. W końcu mamy jeszcze trochę kasy, więc warto byłoby je trochę tutaj zupgrade'ować. Jakieś nitro, jakiś silnik lepszy. Tak, żeby było jeszcze lepsze te nasze Lamborghini tutaj. Hurricane, co nie? Huracan taki dosłownie. Gdzie tam? Aha, dobra, już minąłem to, okej. Cyk, dobra, bo tutaj ten GPS troszeczkę szwankuje, wiecie, zresztą sami widzicie, że nie działa to najlepiej. Autoshop, okej, tu się wjeżdża. Nie posłupię, Boże. Dobra, tu wjeżdżamy, cyk. Oh yeah, dobra, możemy sobie coś poulepszać tutaj w końcu, no to lubię robić najbardziej. Nie ma co. Primary, o, tu wybieramy kolorek. Nie wiem jaki kolor, bo tutaj naprawdę ciężko jest się zdecydować. Tak. Już postanowione, żółty kolor będzie, pięknie. Modyfikacje, okej, dobra, najpierw appearance, czyli wygląd. Mogę to ściszyć? Bardzo bym chciał tę muzykę ściszyć. Chyba nie mogę jej ściszyć niestety. Ciszyłem trochę muzykę, bo będę wstawiał swoją, więc to by się po prostu w tym miejscu straszliwie gryzło. Dobra. Weźmy sobie ten drugi kolorek. Kolorek szyb. Szyby, żółty, co się ładnie, z czym się ładnie żółty komponuje? Z niebieskim takim, ciemno-niebieskie takie szyby. Spoko. Secondary. A, to są te kolorki, patrzcie, tutaj. Te ramki takie cieniutkie. One chyba spoko będą wyglądały, jak będą takie jakieś ciemne. Jest tu gdzieś czarny kolor? Zielone na pewno nie. Brightness. Wow, ej, za jasno. Ciemnijmy je, jak się tylko da. Nie można czarnego wybrać, ale dobra. To są w miarę ciemne, więc to tak ładnie wygląda. Dobra. Co tu mamy? Interior. Co to było interior? A, to są szyby. Dobra, to już ustawiłem. Takie ciemno-niebieskie, a tutaj po kolei wszystko. Rims, czyli tak jest. O, ho, ho, ho. O, ho, ho. Niebieskie, ojej. Wygląda to kozacko, tak uważam. Spoiler. No tutaj nie wiem, czy... No właśnie, no spoiler, okej. To do każdego auta trzeba na nowo kupować spoiler, ale możemy sobie jakiś pozwolić na jakiś za do 20... do 20 tysięcy, albo 40. Piękny spoiler. Tylko, że ja bym chciał zmienić... A, dobra, patrzcie, tu jest ten drugi secondary color. I tutaj spoiler też jest brany pod uwagę, więc... Chyba najprościej będzie
piąć tutaj żółty. Albo i nie. Ej, to wygląda całkiem legitnie, tak mi się wydaje. No zobaczcie, kurczę, niebieski. Tylko gdybym jeszcze koła zmienił trochę, kolor na taki... Oho, ho, ho. Ej, to wygląda kozacko. Neony. To już chyba nie ma znaczenia. Tyk. One gdzieś tam będą sobie świeciły. Dajmy taki różowy, a co mi tam szkodzi? Okej, przyciemnianie szyb. Dajmy je... Niech będzie tak. Headlights. Możemy kolor świateł wybierać. License plate. No to oczywiście tutaj możemy sobie OWL wpisać co najwyżej. Bo... No za 5000, dobra, to niedużo. Modyfikacje w końcu, czyli to czego chcemy. Silnik. Level 3. Cyk. Tutaj chyba nie, nitro na pewno będzie nam potrzebne. O kurde, one są tutaj drogie. Dobra, nie będziemy wydawać za dużo, bo chcemy też inne auta kupić. Turbocharger. Też sobie możemy jakiegoś zakupić. Ojej, dobra, weźmy single. Tutaj color, transmission, suspension, manual, ok, air control. Też jest za kasę, no dobra. Turbo, jump. Ok, explosive, horn, top attachment, alarms. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy tak naprawdę. Chcemy po prostu pojeździć, potestować i się pościgać. Tak więc myślę, że możemy zaczynać nasz wielki powiedzmy... Możemy zaczynać nasze wyścigi. Dobra, jedziemy. Ja tutaj zrobiłem małe cięcie, no bo musiałem teraz podgłośnić wszystko. Halo, policja, od razu na policję lecimy. Właśnie, ciekawe, że coś tu jest w środku. Sprawdźmy to. Ej, bez kapi, da się tu wejść, ale tu nic nie ma. SWAT. Ojej, jakie puste pomieszczenia. Twórca tego trybu powinien się ogarnąć. Mam jakieś sekretne zejście. Ej, nigdy tu nie byłem. Co może być w sekretnym zejściu? A tak trzeba schodzić jakoś, znając życie. Albo się nie da, no nie wiem, nie potrafię tam zejść. Ale okej, no trochę lipa, że puste pomieszczenie. No cóż, no pff, nic na to nie poradzimy, co nie? Dobra, wsiadamy i rozpędzamy się. Już na mapie mogę sobie odznaczyć. Chociaż miałem jechać do Ocean Academy. No pojedźmy tam, zobaczmy co tam jest. 52, 71, o kurde. Trochę więcej kasy wpada teraz. Nasze autko wygląda kozacko, co nie? Czysta akademia. Cokolwiek... Cokolwiek można tu robić. Wydaje mi się, że to będzie jakiś test na prawko, czy coś? Albo puste pomieszczenia. O nie! O nie! Puste pomieszczenia. Dobra, spróbujmy na samą górę pójść. Może tutaj na samej górze będzie coś. Nie ma nic. Nie ma nic! Nie ma nic! Po prostu jest akademia. Nic więcej. Zrobiłem to specjalnie, przepraszam. Bo pod Q można ragdola włączyć, co nie? Moja postać wstanie, dobra, wszystko jest w porządku. Dobra, lecimy na sam dół, czy to już jest sam dół? Nie, jeszcze niżej musimy. Cyk, no i dobra, jesteśmy na samym dole i możemy w końcu już normalnie tutaj legitnie pojeździć naszym autem. Wum, pięknie. No w tamtym poprzednim miałem lepszy ten, zdecydowanie lepsze nitro. Okej. O kurde. 200. Ale nie dostaję aż tak dużo kasy, jakbym chciał. 190. No nie rozpędza się tak bardzo dobrze jak poprzednie. No może jest troszeczkę wolniejsze, ale za to te Lamborghini wygląda po prostu kozacko. Zobaczcie, jeszcze takie podrasowane lekko. O nie, o nie. Wypadek. W kaktusy. Nie. Nie chcę w kaktusy, najgorzej. Najgorzej w kaktusy wpaść, co nie? Tak. Jedziecie nagle myk, bang, w kaktusiki. A co? Dobra, jedziemy. W ogóle ktoś tutaj gra na serwerze? Grają ludzie, ale ciekawe, gdzie oni się wszyscy podzieli. Pewnie w mieście są, ale dobra, no to my sobie na razie tutaj pojeździmy. O, wo, 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 wo. Miękkie lądowanie w zbożu. Zawsze spoko, co nie? A! W ogóle kamerę można zmieniać też. Pod V. Tak? Pod V? Pod C, przepraszam.
Możemy sobie taką kamerę zrobić. Albo na przykład taką. Ta jest w sumie spoko, całkiem mi się podoba. Jest takie dziwne wrażenie, jakby się było z tyłu, co nie na spoilerze, powiedzmy, jakby się siedziało. Ale całkiem spoko to wygląda. I ziół. Ależ prędkość, dobrze, to sobie farmimy trochę kasy. Ej, tam jest ciemno, halo, kiedy w ogóle tu będzie dzień? Jechałeś 205 km na godzinę, mil na godzinę. W strefie, gdzie można jechać 50 tylko. Idealnie. To jest śmieszna kamera w ogóle. Ja spadłem poza mapę? Nie. Na szczęście nie, dobra, utopiliśmy auto. Nasze Lamborghini zostało utopione. Trudno, myślę, że ubezpieczenie to pokryje. Halo, dzień dobry, poproszę nowe Lamborghini. Cyk. Już, mamy nowe Lamborghini. No i taki to może pożyć, co nie? Dzwoni, mówi, poproszę Lamborghini nowej. Cyk, już od razu dostaję. Co to był za triks? Albo ja wcisnąłem do przodu. W powietrzu, jak trzymamy shift, to można się obracać. Zapomniałem o tym, kurczę. Teraz, cyk. Bum, komuś do mieszkania. Jezu. Niektóre te tekstury płaskie są śmiesznie wyglądające. Dobra, poszukajmy jakichś ludzi. Tam ktoś jest. Chcesz się ścigać, ziomek? Siema. O kurde, ja takich nie mam. O, chcę się ścigać, dobra. No i pięknie. Zaczynamy. W ogóle te wyścigi są spoko, bo za nie też się dostaje kasę i jednocześnie się jeszcze jedzie i też się farmi. Więc dobra, zobaczymy, kto będzie lepszy. Go! Przyblokujemy go trochę. Second place! Jak to second place? Chciałem dalej gdzieś jechać? Czy to już był koniec? To już był koniec, ale ja powinienem być pierwszy. Halo, dojechałem pierwszy. Jeszcze raz. Chociaż w sumie bączki można pokręcić z ziomkiem. Jak on te bączki kręci? O tak, dobra. Dobra zabawa. Ostatnio widziałem właśnie na parkingu w niedzielę. Ostro skopcili tam. Dosłownie taka chwila była, co nie? Wjechali, kilka bączków i cyk, zaraz się zatrzymali, żeby tam nikt nie zgłosił ich przypadkowo. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. W ogóle coś, może jakiś sponsor? Nie, no jest jakiś random. Jakaś randomowa osoba, dobra. Próba numer dwa. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Oby lepiej. Próbujemy. Dwa. Jeden. No i co? Pierwsze miejsce, 2500. Ej, no 2500 to jest sporo. Tylko ja bym chciał jakiś lepszy wyścig, co nie? Tylko, że to jest zawsze problem, że ludzie po prostu jeżdżą. Oni nie grają, nie bawią się w wyścigi, nic z tych rzeczy. Po prostu jeżdżą najszybciej jak się da. No tu prawie ziomka rozjechałem. Dobra. Dobra, spróbujmy pojechać gdzieś indziej. Tu powinny być jeszcze jakieś wyścigi. Tamten ziomeczek nas śledzi? Nie śledzi nas, kurczę. Tak to może z nim bym... O! Myjnia? A tu chyba jeszcze nie byłem w myjni, szczerze mówiąc. Chyba jak się uruchamia. Może trzeba od tej strony wjechać. Nope. Car wash. No zgadza się, ale... Nie działa. Nie działa. No nie wiem, nie da się uruchomić. No cóż, trudno. Trudno. O, tu chyba będzie jakiś wyścig taktyczny. Na pustyni jest bardzo fajny wyścig, to też warto tutaj. Od 2 do 16. Dobra, zaczynamy. Ice Game in Progress, najgorzej. Dobra, to tu nie możemy zagrać na razie, bo gra jest trwa. Ale za to tam będziemy mogli. Już widzę, jak się na niebiesko świeci. Więc sobie tam pojedziemy. O nie. Halo, proszę wrócić do normalnego... Co tu się dzieje? Halo! Nie! Autko, uspokój się, nie robimy... Nie! Nie robimy bączków. Dobra, już na wprost, spokojnie. No i tutaj.
Tu czterech potrzeba. Też lipa. Dobra, to wracamy tam, gdzie byliśmy. Ale ja już widzę, że będzie naprawdę ciężko tutaj jakiś wyścig fajny zorganizować. No, niestety. No to jest Game in Progress. Kurde. Auto Car Dealership. A zobaczmy, co tu jest. Dawno nie zaglądałem. Są chyba takie zwykłe auta. Nic specjalnego z tego, co wiem. Sport, tak, tu są te super, super tanie. Ale też może je pokupuję na jakimś odcinku. Na przykład motor można sobie kupić. Suzuki. Toyota. Mustang GT. Ja to chyba kupię. Tak, tu kupowałem, patrzcie. Cayman GT za 100 tysięcy. Też go kupiłem, co nie? Dokładnie tak. No i pięknie w sumie. Całkiem ładnie to wszystko tutaj wygląda. Zresztą jak hashtagami. Pisze policja. Właśnie, tutaj też można roleplay robić, ale tutaj nikt tego nie robi. Po prostu ludzie jeżdżą. Ja zawsze biorę sobie Citizena, żeby nie musieć się bawić w roleplay i wyglądać jak policjant. Więc ja to jestem sobie po prostu takim zwykłym ziomeczkiem, powiedzmy. I tyle, co nie? Nic specjalnego. Game in progress. Może niewidzialne rzeczy. Jak ja je kocham. Boom, i wcześniej auto. Skasowane. Skasowaliśmy komuś auto, po prostu. Dobra, może gdzieś tam, na drugim końcu. Tam jest plaża. Pustynia jest. Ojejku, nie wiadomo, gdzieś daleko. Najgorzej. Może ten ziomek w niebieskim za nami pojedzie. Byłoby spoko. O, tędy też można. W teorii, w teorii. Dobra. Okej. Okay. Jedzie tutaj, czy nie jedzie? Jedzie, dobra, przyjechał. Shipping Yards, a to będzie chyba na statkach. Chyba na statkach to będzie. Tak mi się wydaje. Shipping Yards, chyba że tutaj przez doki będziemy jeździć. Też jest taka opcja. Nie wykluczam tego, nie wykluczam jak najbardziej. 3, 2, 1. Zwolnij jakoś odliczę. 1 i start. Okej, okay. O, dobra, okej, okay. Czyli zwykłe wyścigi, dobra. Cyk. Już jestem lepszy od niego troszeczkę. O kurde, fajny wyścig, ciekawe ile za to kasy dostaniemy. Za pierwsze miejsce, jakbym dostał z 2000, to kurde, mi się cieszył, ale to jest długi wyścig. Nie ma co. Więc za pierwsze miejsce może nawet dostanę więcej. Mamony. Nie ukrywam, przydałoby się. Dobra, tutaj. Też wolno jeździ, też wolno, co nie? 27, score. Jakieś punkty dostajemy też. No, ciekawe, ciekawe, ile tego tutaj będzie, tych checkpointów. O kurde, zdogania mnie, najgorzej. Ej, udało się. Udało się jakimś cudem. Dobra, wyszliśmy na prostą. W ogóle nitra nie używałem, a mam nitro. Więc warto będzie z niego skorzystać trochę. I cyk! To już koniec? Nawet nie wiem, ile kasy dostałem, szczerze mówiąc. Koniec, to już jest koniec, a nie wiem, ile dostałem. Dziś się wyświetliło i nie zwróciłem uwagi. O, teraz dopiero. Pierwsze miejsce, 10 tysięcy. Nice! Ej, no 10 tysięcy dostaliśmy za przejazd tutaj po prostu sobie, co nie? I... spoko. Nie ma co narzekać. Dobra, gdzie możemy tu jeszcze pojechać? O, tu są jakieś apartamenty na plaży. Może będą tańsze, zobaczmy. Rozejrzyjmy się tutaj troszeczkę. Dzień dobry, chciałbym kupić aparta. O, za 100 tysięcy. Dziękuję. Już, kupione. Mamy własne mieszkanie. Wo. Tak więc w tym miejscu sobie zakończymy we własnym mieszkaniu. I oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żebym tutaj dalej kontynuował odcinki z tego, to oczywiście piszcie komentarze, lajkujcie, łapeczki w górę, jak zawsze spoko. Tak więc to tyle, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!